Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione z sklepu H&M, Primark, Tako, sklepu Familie. No i chyba to będzie... Dobrze, może zacznę pokazywać od sklepu Tako, z tego względu, że mam tylko jedną rzecz tam kupiono, a jest to taka czapeczka na jesień, mi się bardzo ten kolor spodobał, taka lilia z tymi tutaj cekiniami, no bardzo ładna, taka przyjemna w dotyku. Tam była jeszcze w kolorze różowym, ja wiem, że Nacia uwielbia też róż, ale powiem wam, że mi się tak spodobała, a do Natasi ten kolor bardzo ładnie pasuje, dlatego wzięłam ta. I to jest bez rozmiaru i ona kosztowała po 5,99. Nie wiem, mi się ona strasznie spodobała. Mam nadzieję, że Natusi też. Kolejne co kupiłam, to pokażę teraz z sklepu Familii, bo tu mam trzy rzeczy. Pierwsze to są takie skarpetki, one są w cenie 4,99. Jest tu ich trzy pary skarpeteczek. No i kolejny zakup to są takie siwe getry z kwiatkami, zwykłe, po 12,99. Uwielbiam w tym sklepie Familii kupywać na zimę spodnie, z tego względu, że tutaj mają ten ciepły taki misiek i na zimę są naprawdę bardzo fajne. Dzieciom jest naprawdę wtedy cieplutko i te są fajne. To jest akurat dopiero pierwsza para, będę musiała jeszcze z dwie pary jeszcze jakieś kupię. Jak będą nowe dostawy jakieś, to na pewno z dwie pary kupię, żeby Nacia miała na przebranie. Kolejne to są rzeczy z Primarka. Tu w Primarku kupiłam też skarpetki. One były w cenie 4 euro dwie pary, ale tu są takie już dłuższe te skarpetki. Jeszcze jakby Nacia ubrała jeansy, takie wiadomo, one nie są za ciepłe, czy tam takie getry, które właśnie nie mają tego ciepłego miśka, to żeby chociaż skarpety do kolan miała ubrane, żeby w te nóżki ciepło było. To są właśnie takie długie te skarpety, takie grochy, a tutaj, nie wiem, kotek to jest i z takimi uszkami. Takie skarpeteczki fajne. I drugie to jest taka panterka, też długie. Tu ma też takie ze srebrnym takimi nitkami, też wyszywane. Bardzo ładne są. No, cieplutko będzie w nóżki, to najważniejsze. I kolejny z Primarka, to mi się strasznie spodobał. To jest sweterek, on był za 14 euro, najtańszy nie był, ale mi się on strasznie spodobał. To jest taki miętowy zieleń, taki miętowy kolor z białymi kwiatkami. Naprawdę taki przytulny ten materiał jest. Mięciutki, bardzo fajny. Mam nadzieję tylko, że ten po praniu nic się nie stanie. Zobaczę, na ile to temperatury trzeba prać, w jakiej temperaturze. Ale tutaj jest, aha. Suszyć nie wolno. 40 stopni. Aha, no to jest ok. W 40 stopniach. Bo niektóre te sweterki to ja raz niestety kupiłam sobie w C&A, taki śliczny różowy sweter, długi, rękawy długie, no fajne, luźne. Wyprałam w niej odpowiedniej temperaturze, wyciągnęłam z pralki, szukam, gdzie mój sweter. Nie ma mojego swetra, no. I wyciągnęłam taki malutki, on nawet na Natasie się nie mieścił, nie? Masakra, tak się skurczył tamten sweter, dlatego teraz patrzę, w jakiej temperaturze, ale jak już widzę takie sweterki, to ja już w delikatnej temperaturze piorę. Takiej mniejszej, żeby nic się nie stało. I na krótkie pranie najczęściej biorę, żeby to się też za długo nie prało. No, ale ten sweterek, powiem wam, mi się bardzo spodobał. Jeszcze były dla mnie też takie sweterki, też z takim kwiatkiem, ale one były krótkie.
No a ja za chuda to nie jestem i mi takie krótkie, to nie, bym się tak nie za dobrze czuła, nie za wygodnie. A dla Natasi, Natusia szczuplutka, więc ona ślicznie będzie wyglądać. A jeszcze zapomniałam pokazać z tego Family sklepu szalik sorki. Taki szalik Natasi kupiłam. No mi się on tak spodobał, on był w cenie 8,99, ale te kolory mi się tak spodobały. To jest w kratkę. Czekajcie, to wyciągnę tu. Te kolory mi się tak spodobały, że mówię, muszę wziąć. Natasia ogólnie ma te szaliki takie, co się nakłada i nie trzeba zawiązywać niczego, ale mówię, wezmę jeden taki zwykły szalik. Chodź. No. Wzięłam jeden taki zwykły, on jest miętowo-biały i z różowym taki, ale mi się strasznie spodobał. Nie wiem, w kamerce on tak wygląda nie za ciekawie, ale w rzeczywistości to on jest taki, no, bardzo ładny. I tu z takimi na końcu frędzelkami, nie wiem, mi się wydaje, że Natasia będzie bardzo ładnie w nim wyglądać. No ja to może mi to nie za bardzo. On jest krótki. Ale Nataś, ale jest, powiem wam, ubrałam go, to taki mięciutki, aż tak ciepło, no, chętnie już bym go nie ściągała, nie? Więc jak będzie chłodna zima, to szalik jest. I pokażę jeszcze jedną rzecz z Primarka, to jest też sweterek, on jest w cenie 14 euro też. To jest taki siwy sweterek, tutaj ma z takimi dziurkami większymi po środku. Z białym kołnierzykiem to mi się strasznie spodobało. Chyba te kołnierzyki to jest w tym roku taka moda, bo ja zauważyłam nawet w C&A czy w H&M-ie były takie niebieskie dresy, bardzo kolor bardzo ładny dla Natasi by bardzo pasował, bo ona blondynka i ten niebieski ślicznie by jej ślicznie by wyglądała. Tylko materiał jakoś nie za bardzo taki tani wyglądał. Dlatego nie wzięłam, ale z tamtym kołnierzykiem, z takim kołnierzykiem, no ślicznie wyglądała tamta bluza. No i chyba taka moda jest na te kołnierzyki coś teraz. Ale powiem wam, że z tym kołnierzykiem ten sweterek bardzo mi się podoba. On tutaj po bokach, czekajcie, ma tutaj też coś? No, tu ma też takie większe dziurki, po środku ma z takimi dziureczkami i tutaj. I on jest taki długi, nie? On jest długi do kolan, że może być też jako sukienka. Jako sweterek dłuższy, albo też nawet zastąpić jako Teraz sukienę. pokażę z C&A. To jest właśnie, też mam tutaj długi sweterek. On był w cenie 19,99, 20 euro, ale mi się on bardzo spodobał. Jest to taki kolor kapucina. Tutaj z wieżoczkami, no śliczny. Nie wiem, on mi się naprawdę bardzo podoba. I to jest też właśnie taki długi, że on może być jako sweterek długi, albo też nawet jako sukienka. No i do tego były jeszcze takie rajstopki brązowe, tutaj przy palcach białe. Tylko nie wiem, czy Natasi się ten kolor spodoba, czy będzie wolała inny, ale no on akurat będzie pasować do tego. No, takie rajstopki. Zobaczę, czy one są rozmiarowo na ten, na 10 lat dla dziecka 10-letniego. To zobaczymy, czy one będą ok. Aha, to są śmieci, dobre. Nie, no powinny być ok. Nacia ma te nogi teraz długie, długie, no długie. Tylko nie, rajstopy mogą być za długie. To jest chyba bardziej rozmiar 35 albo i nawet 37 na mój. Nie wiem, czy nie będą za duże. Zobaczymy. Kolejne z C&A to kupiłam sobie bluzę Beckint. Ta bluza była w cenie no 19,99, 20 euro. Taka biała bluza. Tutaj właśnie z takim siwym napisem. I tutaj z takimi kamykami srebrnymi. No mi się tak ta bluza spodobała. Ja wiem, że te kamyki pewnie mogą odpaść. Na pewno odpadną przy praniu. Bo już takie miałam rzeczy. Ale mimo wszystko mi się ta bluza spodobała. Jest taka duża, wygodna.
Nie wiem, powiem wam, że mi się ten gust zmienił. Kiedyś ja lubiałam na przykład takie dopasowane ciuchy, takie, które nie były luźne, nawet ciasne, takie krótkie lubiałam te bluzki i tak dalej. Lepiej się w nich czułam, no bo też chuda byłam. A teraz jakoś wolę takie luźniejsze. No, ta bluza jest też bardzo fajna. Kolejne. Aha, tu już pokazywałam, to już pokazywałam. Kolejny zakup z tego, z Cent A, to jest taka opaska na jesień, zimę, różowa. Natasia właśnie ten co roku ma jakieś opaski, bo ona ładnie wygląda w takich opaskach, dlatego wzięłam. Ona była w cenie 5,99 taka opaska. Kolejny to jest szalik za 9,99. Kolejny, tylko że ten już nie jest zawiązywany, tylko normalnie można przełożyć przez gubkę. I tu jest takim pluszowym misiem. To ma różne kolory, fioletowy, taki cappuccino, miętowy i z takimi niciami złotymi. Ale bardzo ładny. Była jeszcze do tego czapka, tylko jakoś ta czapka dla Natasi nie pasowała, dlatego wziąłem ten szalik, a szalik bardzo ładny. Kolejny to, wow, kolejne to wzięłam takie spodnie, one były za 9,99. To są jeansy. One niestety nie mają regulacji, ale myśmy akurat je znaczy się myśmy, Natasia je przymierzała w sklepie, to akurat one są dobre. No, takie i one nie są na zamek. Tutaj te kieszonki mają dekoracyjne. Tutaj mają już normalne kieszonki i bardzo fajne. Jasne, zwykłe. One bardziej na jesień. No zimę mogą być też, ale to już wtedy Natusia będzie musiała te długie, ciepłe skarpetki mieć ubierane. No bo kurtkę na pewno jej kupię taką dłuższą do kolan. Postaram się poszukać, żeby były w te nóżki cieplutko. Kolejne z Cent A to jest, czy to jest H&M? Muszę pokazać, bo chcę w Cent A pokazać. A nie, przepraszam, ja chciałam Cent A pokazać, a ja pokazywałam H&M, nie? No, a chciałam z Cent A wszystko. No ale dobra, pokazałam te spodnie z H&M-u. Kolejne z tego Cent A to jest taka bluzeczka za 7,99. Tutaj z takim jednorożcem i z kwiatkami. Zwykła bluzeczka, tutaj ma na końcu, o, tu jest na gumeczkę. Bardzo fajna taka zwykła bluzeczka i ona ma rozmiar 134, bo niektóre te 140 to dla Natasi są za duże. Ja muszę właśnie mieszane kupywać, jedne są 134, a inne 140. Kolejne z Cent A to jest, kolejna z Cent A to jest sukienka. To jest właśnie taka siwa w kratkę, tutaj z takimi falbaneczkami. Ja ją powiem wam, i ona była w cenie 16 euro. Ja tą sukienkę kiedyś Natasi kupywałam, tylko oczywiście rozmiar mniejszy. I Natasi bardzo się ta sukienka podobała, dlatego jak teraz zobaczyła ją jeszcze raz, to od razu ją chciała, bo jak ta sukienka dla niej już za mała była, ta poprzednia, to i tak przykro było, że już nie może jej nosić, że jest za krótka, że jak zobaczyła w sklepie, że jest jeszcze raz ta sukienka, tylko w większych rozmiarach, to od razu się ucieszyła i chciała ją jeść. No i do tego był jeszcze tutaj taki dodatek. Dodatek taki był, to jest taka torebeczka ozdobna z jednorożcem. Tylko wiadomo, tu nic się nie włoży, bo jak coś by się włożyło, to by wypadło. Taka ozdobna. Wcześniej to miała Natasia coś innego. Teraz jest akurat taki jednorożec. Kolejny to jest sweterek z Cent A. Takie serduszko i dookoła z takim ozdobnym. Tutaj taki złoty ma. Kurczę, nos mi swędzi. Ale bardzo ładny sweterek. Do tego jeszcze była też taka ozdoba. Serduszko takie, taka torebeczka. Tutaj jest akurat na taką rzepę. Karteczkę jakoś można sobie włożyć, ale wiele się tutaj nie zmieści.
I pewnie Natasia chyba tego do szkoły nosić nie będzie, bo to wygodne nie jest za bardzo. Zobaczymy, jak tam jej będzie pasowało. Ale sweterek bardzo ładny. No i kolejne z C&A to są spodnie siwe. To są takie, o tutaj coś takiego. One są fajne, bo one tutaj mają takie rozszerzane. Jest jak Minos wszędzie, nie? Tutaj jest z kieszonkami. I co jest super, że są, że tu mają właśnie tą regulację. Natusia już je ubierała, przymierzała. I to właśnie ma super, że właśnie na tą regulację. Bez tej regulacji to spodnie by na pewno Natasi spadywały. Musiałabym pasek kupić. Bo nogawki tu są ok, ale za to no w pasie. Tu jest właśnie w spodniach. Jak ja szukam spodnie, to ja niestety muszę w większości ten znajdywać właśnie z tą regulacją, bo bez tej regulacji to te spodnie na tasie spadują. I kolejne to jest. Aha, mam jeszcze z C&A? Zaraz jeszcze. A, mam. I jeszcze ostatni zakup z C&A to jest taka sukienka. Takie kwiatki. Tu ma na taką przy rękawku, na taką gumeczkę. Bardzo fajny z kołnierzykiem. I ona jest cała rozpinana, nie? Na guziczki. Na guziczki cała rozpinana. I tu ma w połowie takie, no przy tym, przy pasie, chyba prawie przy pasie. Tutaj już ma takie falbanki. Tutaj z tyłu, o tutaj ma na gumeczkę przy pasie, bardzo fajne, że to też tak ładnie wygląda. No. I jest naprawdę bardzo ładna, jedyne co to troszeczkę się trzeba nabawić tym zapinaniem tych guziczków, ale sukienka bardzo ładna. Kurczę, ale powiem wam, że strasznie to sobie zaczął swędzić, nie wiem czemu. I to jest z tej... Z prawej strony, nie? Nie wiem, czy na złość, czy na co? Mam nadzieję, że nie. I kolejny zakup to jest zakup z H&M-u. To jest taki sweterek cieniutki z takim kotkiem. Bardzo ładny. On był w cenie 9,99. Nie był drogi ten sweterek. Bardzo ładny, więc wzięłam. Ja wzięłam go rozmiar 134 na 140, więc on za rok na pewno może też być jeszcze dobry. No i jeszcze mam dwie ostatnie rzeczy, to są zakupy z Zary. Tu jest jedna taka właśnie czapeczka za 8,95. No, 8,95, taka zwykła różowa czapeczka. Bardzo fajna. No i ostatni zakup to są spodnie. No te spodnie były za 27-28 euro, nie? Trochę kosztowały. To są takie jeansy. One to jest rozmiar 134. I to mają też fajnie, że właśnie mają tutaj na regulację. To jest właśnie super. Niebieskie. Tutaj na dole mają troszeczkę poszerzane takie dzwony. I co mi się spodobało, tutaj te cykinie. Te kamyki tutaj. No ślicznie wyglądają. Z tyłu z kieszonkami. Natasia je przymierzyła, te spodnie, to bardzo ładnie w nich wygląda. Jeansy naprawdę fajne. Dobrze, wtedy z tych zakupów będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego, pa!